Dobry wieczór Państwu. Witam bardzo serdecznie po raz na kolejnym spotkaniu z cyklu Nauka na żywo. Po raz kolejny gościmy w kawiarni, księgarni The Revolutionibus Books and Cafe na ulicy Brackiej 14 w Krakowie. Dziś jest z nami dr Marcin Napiórkowski z Katedry Metod Matematycznych Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, który opowie tutaj Państwu zebranym w naszej księgarni kawiarni, jak i tym z Państwa, którzy oglądają nas na naszym kanale YouTube, który opowie o złożoności prostych układów w domyśle kwantowych, ale to się okaże. Marcin. Dzień dobry. Dziękuję bardzo za zaproszenie i możliwość powiedzenia o tym, czym się zajmuję. To jest mój pierwszy w życiu wykład popularno-naukowy, więc gdyby było coś niezrozumiałe, za szybko, za wolno, to proszę śmiało przerywać. Dobra, więc ja chcę powiedzieć o złożoności prostych układów w domyśle kwantowych, ale po drodze pojawią się też układy klasyczne, bo już one są dosyć skomplikowane. Złożoność tutaj będzie dotyczyła złożoności obliczeniowej. Więc taka wiadomość, take home message będzie, że niczego nie możemy rozwiązać na komputerze dokładnie. Niczego. I dotyczy to nawet bardzo prostych układów. Dobra? Więc okej, to podtytuł właśnie, dlaczego tak ciężko jest modelować układy kwantowe. Ale zanim przejdę do układów kwantowych, chciałem powiedzieć w ogóle, skąd się bierze pytanie. Potem chcę przedstawić bardzo prosty przykład klasyczny. Potem przypomnę, na czym polega w skrócie najkrótszym możliwym natura kwantowa problemu. No i właśnie to będzie potrzebne, żeby zrozumieć, dlaczego złożoność kwantowa jest jeszcze większa. A na koniec powiem o tym, jak sobie fizycy z tym radzą. To jest związane z pojęciem teorii efektywnych i jaka jest w tym rola fizyków matematycznych, takich jak ja. Dobra, więc motywacje są bardzo proste, po prostu dokładnie takie jak wszystkich innych działań naukowców, chcemy zrozumieć, co się dzieje wokół nas, ale przede wszystkim też chcemy móc przewidywać, jak pewne układy będą się zachowywały. Chcielibyśmy móc przewidzieć zachowanie się, znaczy pewnych wielkości makroskopowych, czyli te, które rzeczywiście, które jesteśmy w stanie dostrzec czasami nawet gołym okiem. I przede wszystkim motywacja jest kwantowa, czyli chcemy zrozumieć zachowania się takich układów jak na przykład magnesy w niskich temperaturach albo przewodniki w niskich temperaturach. To jest związane ze zjawiskiem nadprzewodnictwa. Albo takie układy jak ciecze w niskich temperaturach specjalne, takie ciecze helowe, które mają kwantowe efekty, takie jak nadciekłość. Ale też możemy pomyśleć o zupełnie takich jeszcze bardziej związanych z zastosowaniami problemami, na przykład z chemią kwantową. Na przykład chcielibyśmy móc używać praw fizyki do modelowania zachowania się leków. To jest związane z pojęciem drug design i jeżeli tylko chcemy zacząć opisywać, jak pewne molekuły wchodzą w reakcję z innymi molekułami, no to powinniśmy używać równania Schrödingera i chemia kwantowa właśnie tym się zajmuje. No i tak jak właśnie powiedziałem, wszystko to ze swojej natury jest kwantowe. W szczególności bardzo wiele już po kilku slajdach, już tak w połowie wystąpienia, mógłbym w ogóle zmienić temat i pójść w kierunku komputerów kwantowych, gdybym tylko się na nich znał, nie znam się na nich kompletnie, ale ta złożoność obliczeniowa, o której będę mówił, też ma związek z komputerami kwantowymi i ich konstrukcją też. Dobra, ale żeby przewidzieć zachowanie się jakiegoś układu, no to wpierw musimy go wymodelować. No więc potrzebny jest model. No i ja tutaj taki mam tytuł, matka wszystkich modeli, czyli równanie Schrödingera. Cokolwiek chcemy kwantowego opisać, to musimy napisać równanie Schrödingera dla tego modelu. I to równanie Schrödingera jest bardzo proste, tak jak je tutaj napisałem. Znaczy jest równanie zależne od czasu, jest równanie, które jest niezależne od czasu. Proszę się nie przejmować, ja wytłumaczę w dwóch słowach, co tutaj się dzieje, ale to nie będzie istotne dla zrozumienia następnych 10 slajdów w ogóle.
Więc równanie Schrödingera opisuje, jak ewoluuje w czasie stan kwantowy. Okay? Czymkolwiek ten stan kwantowy jest. I żeby zrozumieć tę ewolucję, trzeba opisać nasz, znaczy zaproponować model, a model jest definiowany de facto przez operator energii, który nazywa się Hamiltonianem. Więc jakby układ fizyczny jest zadany przez Hamiltonian i chcielibyśmy rozwiązać te dwa równania, jedno zależne od czasu, czyli to pierwsze, jak się zmienia funkcja falowa, zależy od tego operatora. De facto jest też stacjonarne, czyli niezależne od czasu sformułowanie tego problemu i to jest tak zwane równanie własne Schrödingera, czyli to są dopuszczalne stany kwantowe, dopuszczalne stany, jakie układ kwantowy może zajmować i to jest takie niezależne od czasu układy równanie Schrödingera. To ono się pojawi jeszcze troszeczkę później, ale nie jest potrzebne jakby do zrozumienia następnych, to co mamy zapamiętać z tego slajdu dla następnych kroków jest po prostu to, że musimy umieć pewnemu stanowi kwantowemu, cokolwiek to jest, przypisywać energię. I to jest to, co jest potrzebne, żeby móc później działać z tym układem kwantowym. W szczególności, gdybyśmy dla danego układu kwantowego rozwiązali to równanie, to byśmy potrafili przewidzieć wszystkie mikroskopowe i makroskopowe własności tego układu, tak? Przepraszam, ja dostarczę tylko mikrofon, żeby słyszeli widzowie. Co pan rozumie przez układ kwantowy? To układ kwantowy to jest, więc nie chciałem wchodzić w te szczegóły, ale układ kwantowy dla mnie to jest przestrzeń Hilberta i Hamiltonian. Więc przestrzeń Hilberta to jest przestrzeń, na której istnieje stan kwantowy. To jest jakby i operator, i Hamiltonian, czyli ten operator, który mówi, jaka jest energia jakiegoś stanu. Okay? Więc to jest de facto wystarczające do zdefiniowania układu kwantowego. I gdybym ja takie równanie umiał opisać, to bym potrafił wyznaczyć wszystkie mikroskopowe własności tego układu, ale też makroskopowe w związku z tym później. No ale właśnie będę argumentował, że rozwiązanie równania Schrödingera jest niemożliwe praktycznie. I w następnych slajdach, najpierw na przykładzie klasycznym, który jeszcze nie będzie kwantowy, już zobaczymy, że to jest bardzo trudne w ogóle rozważanie układów wielociałowych, a później na przykładzie stricte kwantowym zobaczymy, że tego równania nie da się rozwiązać. No i oczywiście tutaj na wykładzie popularno-naukowym musi się pojawić zdjęcie jakiegoś znanego naukowca, więc jedno zdjęcie się pojawiło i to jest Schrödinger. Dobra, to zapomnijmy teraz o kwantowej naturze świata i pomyślmy chwilę o zwykłych, klasycznych modelach fizycznych. I to będzie zupełnie bardzo prosty model mechaniki statystycznej, czyli działu fizyki, który zajmuje się układami wielu ciał, ale u nas te ciała to będą bardzo śmieszne ciała, to będą takie strzałki, które żyją na takiej kracie. Możemy sobie myśleć o tym, że to jest krata, nie wiem, punktów o całkowitych współrzędnych na płaszczyźnie liczb. I w każdym takim punkcie kratowym żyje sobie strzałka, którą będziemy nazywać spinem. I ta strzałka może być albo do góry, albo do dołu. Okay? I właśnie klasyczność tego układu polega na tym, że ona może być tylko do góry albo do dołu. Później zobaczymy, co to znaczy kwantowość, że co się zmienia w przypadku kwantowym. Ale najpierw zostajemy przy tym sytuacji, że w każdym węźle sieci, w punkcie kratowym, strzałka, spin może być tylko albo do góry, albo do dołu. Jeżeli mamy n węzłów sieci, to daje nam, i to jest prosta licealna kombinatoryka, 2 do n tej możliwych konfiguracji tego układu. Tak? W każdym punkcie, każdym węźle możemy albo mieć stan strzałka spin do góry, albo spin do dołu. Tak? I później w drugim węźle też spin do góry, spin do dołu. I tak w każdych n węzłach mamy takie możliwości, co daje razem 2 do n tej możliwości stanów naszego układu. Tak? Każdy dowolny układ tych strzałek do góry bądź dołu definiuje jakiś stan. Tak? Ten stan definiuje sytuację góra, dół, dół, góra, dół, góra, dół, góra i tak dalej. Więc generalnie mamy 2 do n tej możliwych konfiguracji. I kiedy czasami będę tutaj używał pewnie podświadomie sformułowania problem wielociałowy, to oznacza tyle, że
no, każda z tych strzałek reprezentuje ciało w naszym problemie i tych ciał jest n. Okay? No i w mechanice klasycznej też, na przykład zupełnie w mechanice statystycznej zupełnie typowym pytanie jest, pytaniem jest to, jaka jest najmniejsza energia jakiejś takiej konfiguracji. Oczywiście, żeby mówić, jaka jest energia takiej konfiguracji, musimy powiedzieć, jak w ogóle policzyć tą energię. I w tym przypadku w mechanice klasycznej jest funkcja Hamiltona, nie operator, funkcja Hamiltona, która konfiguracji przypisuje energię. No i teraz można sobie pomyśleć o układzie, który jest bardzo uproszczony. Otóż taki, że to, jakie jest położenie spinu w jakimś węźle, jest kompletnie niezależne od tego, jakie jest położenie spinu w innym węźle. I przez to byśmy zrozumieli, że mamy do czynienia z sytuacją, w której te ciała ze sobą nie oddziałują, tak? One, jeden nie wpływa na drugi, one są zupełnie niezależne. I wtedy możemy sobie wyobrazić, że, no nie trudno sobie wyobrazić, że jak spowodować, żeby energia tych wszystkich układów była jak najmniejsza, no musimy zminimalizować energię każdego spinu z osobna, tak? Czyli jeżeli na przykład funkcja Hamiltona nam mówi, że niższa jest energia takiego układu, kiedy spin jest do dołu, no to wtedy wiemy, skoro one sobą nie oddziałują, no to wszystkie chcemy umieścić do dołu, tak? Albo wszystkie do góry. Więc tutaj jakby, jeśli układy są nieoddziałujące, no to się staje bardzo proste, tak? Bo wystarczy nam rozwiązać problem jednego spinu i wtedy powtórzyć to rozwiązanie na każdym węźle sieci. Wtedy te energie, jako że układy się nie oddziałują, to energia będzie się dodawać i będzie najmniejsza dla całego układu wtedy, kiedy będzie takie samo zachowanie w każdym punkcie węźle sieci. No więc to jest tak zwany układ nieoddziałujący i wtedy wszystko się sprowadza do rozważenia problemu jednego ciała i to jest najprostsza możliwa sytuacja. I wtedy nie mamy żadnych kłopotów, bo de facto fakt, że mamy to, że mamy 2 do n możliwych konfiguracji, sprowadza się do tego, że musimy tylko rozważyć 2 konfiguracje w jednym węźle sieci. No dobra, ale no to jest wyidealizowany model, bardzo wyidealizowany. Cząstki w świecie ze sobą oddziałują, więc również w naszym trywialnym modelu sieciowym wprowadźmy jakieś oddziaływania. Załóżmy, że ono jest krótkozasięgowe. I tutaj pod tym szkicem napisałem, że energia jakiejś, zrobiłem takie założenie, zupełnie ad hoc, że energia jakiejś konfiguracji zależy tylko od energii między jakby na spinach 1, 2 plus energia między 2 a 3 i takiej konfiguracji między pierwszym i drugim spinem przypisujemy jakąś energię, mamy jakiś przepis, jak wyznaczyć energię takiej konfiguracji i później mamy jakiś przepis, jak wyznaczyć energię konfiguracji 2, 3, 3, 4 i tak dalej. To jest zupełnie wzięte z Księżyca, że może tak się zdarzyć, że wystarczy znać tylko dwa sąsiednie układy spinów, żeby móc policzyć energię tej konfiguracji. No ale wtedy już problem się robi znacznie trudniejszy, bo oczywiście zwróćcie Państwo uwagę, że to wprawdzie mogę sobie wybrać dowolnie spin w pierwszym punkcie, ale to, jaki będzie spin w drugim punkcie, ma wpływ zarówno na energię tej E1-2, nazwijmy to, jak i na energię E2-3, tak? No bo spin drugi też wpływa na konfigurację 2-3. I to oznacza, że cząstki zaczynają ze sobą oddziaływać. No i wtedy już niekoniecznie mamy taką sytuację jak poprzednio, że każdą energię z osobna możemy zminimalizować, bo a priori mogą te przepisy E1-2 i E2-3, jak policzyć energię, być inne a priori. Nie? No dobrze, ale załóżmy, że jesteśmy bardzo, bardzo wytrwali i cierpliwi i policzymy energię każdej konfiguracji niezależnie. Okay? No więc bierzemy najpierw konfigurację. Jak piszę 0, to mam na myśli spin do dołu, jak piszę 1, spin do góry. No i najpierw liczymy, co się dzieje, kiedy wszystkie spiny są do dołu, biorę ten przepis, konfiguracja, wszystkie spiny tutaj 1, 2, 3, 4, wszystkie są do dołu. No i dostaję wedle jakiegoś przepisu jakąś liczbę w odpowiednich jednostkach. Ja jestem fizykiem matematycznym, więc jednostki mnie nie interesują. No i później dostaję jakąś
dla innej konfiguracji, kiedy tylko zmienię jeden spin w ostatnim miejscu, to dostanę jakąś inną liczbę i tak robię dla, jak już mówiłem, 2 do n tej konfiguracji, tak? No i wychodzi mi na przykład, że najmniejsza jest energia, kiedy 2 ostatnie spiny są do góry, a reszta jest do dołu, wypluwa mi to jakąś najmniejszą możliwą liczbę. No i tak jak już powiedziałem, ten bezpośredni sposób policzenia najlepszej konfiguracji wymaga aż 2 do n tej operacji. I jeżeli nie wiemy niczego więcej o tym, jak przypisać energię do danego stanu, to jest to problem NP zupełny. Ja się na tych rzeczach nie znam, ale to oznacza tyle, że jest bardzo trudny do policzenia na komputerze. Okay? I w praktyce oznacza to, że jeśli n jest większe niż 40-50, to nie ma sensu w ogóle już tego nawet robić na komputerze, bo po prostu to zabierze za dużo czasu. Okay? Więc naprawdę nawet takie proste zagadnienie jest sens analizować tylko dla powiedzmy 40 spinów, co nie jest dużo, tak? No bo 40 spinów to ile to jest? To nawet nie jest sieć 7x7, tak? No w zeszycie możemy sobie narysować taką sieć, tak? I jak to ma modelować jakiś układ fizyczny? To ciężko to sobie wyobrazić, tak? No ale często z ratunkiem przychodzi nam natura, czyli symetrie, i może się okazać, że ten przepis na obliczanie tej energii ma jakieś symetrie. Na przykład może się okazać, że wszystkie te funkcje przypisywania energii jakiejś parze są takie same i wtedy okazuje się, że rzeczy można o wiele lepiej policzyć, w ogóle na papierze często, a często są jakieś inne symetrie ukryte, ja o tym nie będę mówił, i okazuje się, że układy są całkowalne itp. itd. Ale a priori, jeśli nie wiemy nic więcej, jeśli weźmiemy jakiś model, o którym byśmy chcieli powiedzieć, najogólniejszy możliwy model, to wtedy nawet w teorii klasycznej jest to problem NP zupełny obliczeniowo. Dobra, to tyle chciałem powiedzieć. Mam nadzieję, że przekonałem Państwa trochę, że już klasycznie mamy problemy z rachunkami, a teraz będzie kwantowo. Dobrze, więc kilka słów, na czym polega kwantowa natura świata. Więc przypomnę eksperyment Younga, później powtórzony przez innych fizyków na początku XX wieku, potwierdzający kwantową naturę świata. Znaczy ja po 15 latach, jak czytam o tym eksperymencie, to zawsze tak samo jest on dla mnie wstrząsający. Więc przypomnę, na czym on polegał. Na początku XIX wieku Young wykonał doświadczenie, w którym puścił monochromatyczną falę światła na taką, na dwie szczeliny, tak? Czyli tutaj mamy źródło światła, tutaj ono monochromatyczne, ono tutaj sobie leci i mamy przesłonę z dwiema szczelinami. No i wiemy, że światło ma, tak by to udowadniało nadfalową naturę światła. Światło zachowuje się jak fala, każda ta szczelina staje się źródłem nowej fali i przez to one następuje interferencja fal i na ekranie pojawiają się prążki interferencyjne. Tak? To jest doświadczenie, które jest słynne i znane i ono potwierdzają falową naturę światła. Dobrze. Teraz możemy zrobić podobny eksperyment w domu, jeśli mamy, nie wiem, postrzelać sobie z paintballa albo cokolwiek, więc stanę sobie tutaj i będziemy strzelać kulkami masywnymi, takimi klasycznymi w tym sensie, że naprawdę możemy je zaobserwować, albo możemy nawet rzucać ziarenkami piachu, garść piachu brać i rzucać w tą szczelinę i patrzeć, gdzie ląduje ten piach, no to zobaczymy, że no będzie jakiś rozrzut na wprost od tej szczeliny, ale może tutaj coś się odbije, jak będzie leciało, trochę skręci, no ale nie będzie daleko, nic się nie pojawi i będą po prostu z grubsza pojawią się dwa miejsca, gdzie będzie ich najwięcej, z grubsza naprzeciwko tych szczelin. Tak? To jest proste doświadczenie, które każdy może wykonać w domu. Krótko, klasyczne cząstki nie powodują żadnej interferencji. Zachowują się jak masywne cząstki. Więc tu jesteśmy nadal w fizyce klasycznej, ale teraz robimy dokładnie to samo doświadczenie, tylko że nie strzelamy masywnymi kulkami paintballa, tylko strzelamy elektronami. No i co się okazało, jak się strzela elektronami, to znowu na tablicy, tym razem to musi być jakoś światłoczuła z tyłu tablica, która rejestruje się pojawienie się elektronu, znowu pojawiają się prążki interferencyjne. Tak?
I to jest absolutna zagadka, dlaczego tak się dzieje. Tak? No bo elektron, przecież no, co to jest fala, czy to jest cząstka? No i to jest ten dualizm korpuskulturalno-falowy, o którym mówi mechanika kwantowa, że pomimo, że możemy myśleć o elektronie jako cząstce o pewnej masie, no to on też się zachowuje jak fala, tak? Czyli jakby efekt na tym ekranie, efekt będzie dokładnie taki sam jak w przypadku doświadczenia z falami klasycznymi. Zresztą to doświadczenie można też na wodzie wykonać bardzo ładnie. No i ludzie się zastanawiali, jak to się dzieje, że tak jest. W ogóle teraz współcześnie nawet robiono to doświadczenie nawet na molekułach, które wciąż można traktować kwantowo. Okazuje się, że nadal widzimy interferencje. Ludzie robili bardzo dużo różnych śmiesznych rzeczy. Na przykład sprawdzali, czy może nie jest tak, że przypadkiem jakoś te cząstki się tutaj odbijają, czy coś. Próbowali wyrugować wszystkie błędy pomiaru. Zawsze okazywało się, że chciało się zachowywać jak fala, chyba że tuż za tymi szczelinami ustawiali detektor, który mówił im, przez którą szczelinę przeleciał elektron. Wtedy dokonywał się kolaps funkcji falowej dla tych, którzy wierzą w interpretację kopenhaską mechaniki kwantowej i nie było widać prążka wzorów interferencyjnych. Ale powszechne wytłumaczenie jest takie, takiego się uczymy na kursie z mechaniki kwantowej, że dopóki nie dokonamy pomiaru tutaj za szczeliną, jeśli po prostu damy tym elektronom wstrzelanym dotrzeć, znaczy przez te dwie szczeliny dotrzeć do tego ekranu, to okazuje się, że ten elektron przelatuje przez obie szczeliny naraz. Tak? I to jest związane z pojęciem superpozycji, tak? Czyli że nasz elektron tak naprawdę rozdziela się na dwa elektrony w pewnym sensie, jeden z jakimś prawdopodobieństwem przez jedną szczelinę przelatuje, drugi przez drugą szczelinę i efektywnie na początku, dlatego jakby, że one przelatują przez obie szczeliny, zachowują się w tym sensie jak fala i tworzą prążki interferencyjne. To jest w bardzo dużym skrócie i w wielkim uproszczeniu cała tajemnica mechaniki kwantowej wyjaśniona. Znaczy nie jest wyjaśniona, ale przedstawiona. Dobrze, ale to, co ja chcę, żebyście Państwo dla następnych slajdów wzięli, jakby zapamiętali, że interpretacja jest taka, że te elektrony przelatują przez obie szczeliny naraz. I mamy do czynienia z czymś, co się nazywa superpozycją stanów. Dobrze, więc jeszcze raz, właśnie co to znaczy superpozycja stanów? Więc jak mamy jeden spin i teraz myślimy znowu o spinie w tym sensie, że mamy cząstkę albo taką strzałkę, która jest albo skierowana do góry, albo do dołu, zero to jest do dołu, do góry to jest jeden, no to klasyczny spin albo jest w stanie 0, albo 1. Tak? I to się nazywa zresztą bitem. Tak? Natomiast w teorii kwantowej spin może być w superpozycji 0 i 1. Tak jak ten elektron był w superpozycji, że albo przelatuje przez jedną szczelinę, albo przez drugą, to spin może być trochę w stanie 0, trochę w stanie 1. I to się nazywa qubit. I to jest jakby matematycznie określane przez właśnie taki stan kwantowy, że C0 to jest liczba zespolona i kwadrat modułu tej liczby zespolonej określa prawdopodobieństwo, że spin jest w stanie 0, a C1 to jest taka liczba, której kwadrat modułu określa prawdopodobieństwo, że spin jest w stanie 1. Okay? No dobrze. A co się dzieje, jak mamy dwa spiny? Jak mamy dwa spiny, to klasycznie możliwe są cztery stany. Oba spiny do dołu, oba do góry, 0, 1, 1, 0. Okay? Tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Natomiast kwantowo mamy do czynienia z czymś, co prowadzi później do splątania kwantowego, czyli to, że mamy superpozycję wszystkich tych czterech stanów. Tak? I teraz, żeby opisać to, jakim jest stanie nasz spin, musimy podać cztery liczby zespolone. Tak? Bo musimy podać, według interpretacji kopenhaskiej mechaniki kwantowej, musimy podać amplitudę prawdopodobieństwa, że spin jest w stanie 0,0. 1, 0, 0, 1, 1, 1. Okay? I suma tych liczb, suma kwadratów modułów tych liczb daje 1, bo to jest całkowite prawdopodobieństwo, że jest w jakimś stanie jest 1. No dobrze, a teraz robimy to samo dla n spinów, tak? No więc klasycznie wiemy, że mamy możliwie 2 do n stanów, tak? A kwantowo dzieje się tragedia, bo kwantowo musimy wziąć superpozycję wszystkich możliwych 2 do n stanów, żeby opisać jeden stan. Potrzebujemy
i potrzebujemy, żeby wyznaczyć stan, musimy podać 2 do n liczb, żeby wyznaczyć jeden stan kwantowy, tak, żeby wiedzieć, w jakim jesteśmy stanie kwantowym, bo musimy podać prawdopodobieństwo, że jesteśmy w stanie wszystkie spiny w dół, wszystkie w dół oprócz jednego i tak dalej, itp., aż do stanu, że wszystkie są w górze. To oznacza, że musimy podać, no przepraszam, 2 do n liczb, okay, żeby wyznaczyć stan kwantowy. Tak? Czyli wniosek, samo zapisanie stanu kwantowego dla układu n spinów, przepraszam, to jakieś niegramatyczne zdanie, do samego zapisania stanu kwantowego potrzeba 2 do n liczb zespolonych. Tak? I teraz taka zabawa, jak dużo to jest 2 do n, więc rozważmy sieć kwadratową 20 na 20, czyli 400 spinów. Załóżmy, że jedna liczba, którą z tych 2 do n liczb, że taka jedna liczba może być zapisana na jednej cząsteczce elementarnej, co jest dosyć optymistycznym założeniem. No i szybki rachunek, liczymy 2 do potęgi 400, to jest 2 do potęgi czwartej do potęgi setnej, czyli to jest 16 do potęgi setnej. No, 16 do potęgi setnej to na pewno jest więcej niż 10 do 86, tak? A dlaczego ja wybrałem tu liczbę 10 do 86? Bo można na Wikipedii wyczytać, że kosmolodzy szacują, że tyle jest cząsteczek we wszechświecie. Okay? Czyli żeby zapisać jeden stan kwantowy 400 spinów, musielibyśmy mieć przy dość optymistycznych założeniach więcej cząsteczek niż jest we wszechświecie. Okay? A my jeszcze nie wykonaliśmy żadnego rachunku związanego z naszym układem. W ogóle jeszcze nie mówiliśmy nic o żadnej energii. My chcemy tylko zapisać stan kwantowy. Okay? Więc teraz mam nadzieję, że Państwo wierzycie, że jest bardzo źle. Tak? Jest naprawdę bardzo źle. Dobra, a jest jeszcze gorzej może być, tak? Jeszcze gorzej, żyjemy w świecie ciągłym, że no, wierzymy w to, że żyjemy w świecie ciągłym, tak? Więc rozważanie modelu sieciowego, kiedy mamy spiny na sieci, to jest jakieś bardzo trywialne przybliżenie, tak? Przede wszystkim, dlaczego spin miałby mieć tylko 2 stany, góra-dół, mógłby mieć góra, środek, dół, może mieć tych stanów n na jednym węźle, a tak w ogóle generalnie stan dla układu ciągłego jest opisany przez funkcję falową n cząstek i każda z n zmiennych jest ciągłą zmienną, tak? Ona się w ogóle dyskretyzuje dopiero wtedy, kiedy próbujemy coś umieszczać w komputerze, ale wierzymy, że każda cząstka może być w dowolnym punkcie. Tak? N400 to też jest liczba, nie wiem, znaczy wziąłem ją dlatego, żeby porównać ją z liczbą cząstek we wszechświecie, ale eksperymenty z zimnymi gazami, o których może wspomnę na końcu, mają nawet 1000 cząstek, albo nawet 1000, albo i więcej. No, a na dodatek jeszcze każda cząstka oddziałuje z każdą. Czy założenie, że nasze cząstki oddziałują w ogóle tylko z sąsiadami, to jest też bardzo optymistyczne i z wielkim uproszczeniem, tak? Czyli jest naprawdę źle i no, musimy sobie jakoś z tym poradzić, bo jednak jesteśmy w stanie przewidzieć jakieś własności układów kwantowych. Potrafimy stosować mechanikę kwantową już do jakby zastosowaniach inżynieryjnych też, więc dlaczego tak jest? Dobra, no więc tutaj z pomocą przechodzi pojęcie teorii efektywnych. Najpierw chciałem powiedzieć, co to jest teoria efektywna na przykładzie problemów klasycznych. Generalnie teoria efektywna to jest powiedzenie, że chcemy zmniejszyć liczbę stopni swobody. W tych naszych problemach liczba stopni swobody to było to n, które rozpatrywaliśmy. To ile jest tych, przepraszam, 2 do n, to jest to, ile jest tych możliwych stanów naszego problemu, tak? Więc chcemy zbudować taką teorię, która by miała tych stopni swobody znacznie mniej, no ale na pewno jest jakaś cena, którą trzeba zapłacić za to, tak? Więc pomysł jest taki, że zamiast próbować rozwiązać pełne równanie Schrödingera, które prowadziłoby do sytuacji, w której byśmy znali wszystkie mikroskopowe możliwe konfiguracje naszego układu, to mówimy, nie, to nie jest nam potrzebne. My nie chcemy znać wszystkich mikroskopowych stanów naszego układu, my tylko chcemy wiedzieć, jak policzyć na przykład energię. Okay? I jakby chcemy się skupić tylko na policzeniu pewnych makroskopowych wielkości i potem będziemy z tą myślą
wybierać tylko pewne podzbiory naszej przestrzeni wszystkich konfiguracji do rachunków. Dobrze, ale może na przykładzie klasycznym najpierw. Więc oddziaływanie klasyczne ciał jest opisywane przez zrównania Newtona, to wszyscy wiemy i czy możemy też prowadzić oddziaływanie w tych układach. No ale jakbyśmy chcieli opisać klasycznie tutaj gaz w tym pomieszczeniu znajdujący się, to byśmy musieli rozważyć 10 do 23 cząstek z grubsza i rozpisać układ, na szczęście klasyczny, więc troszkę prostszy, ale nadal nierozwiązywalny dla tych cząstek. I wyliczyć każdy jeden pęd i każde jedno położenie każdej cząstki i to by nam opisało dokładnie każdy stan w każdym dowolnym momencie czasu, później też i wcześniej, bo równania Newtona są odwracalne w czasie. Ale to by oznaczało, że mamy pełną mikroskopową wiadomość na temat tego, jak co się dzieje w tym pomieszczeniu, co oczywiście jest nam niepotrzebne. Nie musimy wiedzieć, jaka tutaj jest dokładnie prędkość tej cząstki i prędkość tamtej cząstki, tylko na przykład może zupełnie wystarczająca będzie znajomość średniego rozkładu położeń i pędów, tak? Więc chcemy na przykład znać prawdopodobieństwo, że jakaś dowolnie wybrana cząstka w naszym układzie będzie miała położenie x, gdzie x jest jakimś wektorem tutaj, punktem w przestrzeni i pęd p, który też jest wektorem, tak? No i więc chcielibyśmy tylko analizować taką funkcję, która oczywiście zależy od czasu. No i okazuje się, że fizycy, a dokładniej Ludwig Boltzmann, zaproponował równanie, które będzie opisywało tylko taką efektywną wielkość, tą funkcję, tą średni rozkład położeń i pędów i to równanie nazywa się równaniem Boltzmanna. Okay? I to jest klasyczne równanie i rozwiązanie tego równania pozwala nam wyznaczyć tę funkcję. I to równanie, proszę zauważyć, ma tylko 6, znaczy 7 zmiennych, bo czas jest też zmienną, ale tych 6 zmiennych, w sensie 3, w trzech wymiarach mamy 3 zmienne położenia i 3 zmienne pędu, tak? Bo to są wektory, musimy mieć, każdy z nich ma 3 współrzędne. I to jest równanie na 6 zmiennych i to jest jakieś takie równanie nieliniowe, różniczkowe, nie będę go wypisywał, ale zaleta jest taka, że już mamy tylko jakby 6 stopni swobody w tym problemie, tak? Więc to jest drastyczne zmniejszenie liczby stopni swobody, ale oczywiście tylko będziemy znać średni rozkład położeń i pędów wtedy, a nie każde położenie i każdy pęd z osobna. No dobrze, więc to jest przykład teorii efektywnej. Inny przykład klasyczny, to jest jeszcze bardziej makroskopowy, to są równania hydrodynamiki. Więc równania Eulera czy Navieras-Stokesa, które znowu zamiast śledzić w cieczy wszystkie molekuły z osobna, daje nam przepis, równanie, jak śledzić tylko prędkość średnią, czyli prędkość cieczy, a nie każdej z molekuł osobna, tak, jakby punktowo, jaka jest prędkość w danym punkcie, gęstość i ciśnienie w danym punkcie, tak, czyli de facto mamy 5 wielkości, bo gęstość i ciśnienie to są skalary, ciśnienie to nie jest skalar, ciśnienie to jest siła na pole powierzchni, czyli to jest wektor. Ale mamy ich znowu znacznie mniej. I to się nazywa opis makroskopowy, bo on w ogóle jakby też nie mówi o indywidualnych cząstkach, on mówi tylko o całej cieczy, tak? Więc w ogóle tutaj zapominamy o pojedynczych cząstkach w tym opisie, jak się wyprowadza równania hydrodynamiczne. I w teorii klasycznej możemy powiedzieć, że mamy opis mikroskopowy, to jest opis newtonowski, którego uczymy się jeszcze w szkołach, ale możemy wejść na poziom tak zwany mezoskopowy, czyli pośredni, to jest opis Boltzmanna przez równanie Boltzmanna i mamy opis makroskopowy przez równania hydrodynamiczne. I a priori, jeżeli byśmy znali dowolne rozwiązanie problemu mikroskopowego, znalibyśmy rozwiązanie problemu mezoskopowego, znalibyśmy rozwiązanie układu makroskopowego, ale oczywiście udowodnienie w ogóle, jak równanie Boltzmanna wynika z równania Newtona, to jest jeden z wielkich otwartych problemów teorii kinetycznej i fizyki matematycznej. Dobrze, ale to jest ta idea, która tutaj się kryje za pojęciem teorii efektywnej. No dobrze, a jak to wygląda w przypadku mechaniki kwantowej?
W tym przypadku zmniejszenie liczby stopni swobody wiąże się z ograniczeniem liczby rozważanych konfiguracji, kiedy chcemy liczyć jakieś własności układu. I na przykład, i tutaj piszę, odnosząc się do tego przykładu, który omawialiśmy kilka slajdów wcześniej, z jakichś powodów dobre będą tylko te stany, które mają na przykład co drugi spin do góry, tak? Albo te stany, które mają tylko spin do dołu, na co trzecim węźle. Być może z jakichś powodów wiemy, że tak powinno być, to jest nasza intuicja naukowca, fizyka, też obserwacja doświadczeń i wtedy możemy powiedzieć, okej, to ograniczmy się tylko do takich stanów, tych stopni swobody będzie wtedy o wiele mniej i może uda się wtedy coś wyrachować, już policzyć na komputerze przynajmniej, tak? Ale ogólnie nie ma jednoznacznej odpowiedzi i metody, jak wyprowadzać teorię efektywną. Znaczy, również tutaj nie było, czy to był geniusz Boltzmana i później też Boltzman to jeszcze robił w ogóle zanim była teoria cząsteczkowa potwierdzona, tak? Więc to już był bardzo jakby patrzył w przyszłość. Równania hydrodynamiczne pojawiły się dużo wcześniej. Ale jakby one też się, to jest, one jakby opierają się na całym ciągu założeń i prowadzą do jakiegoś efektywnego rozumowania na dole, które jest tylko, te założenia są jakby stricte fizyczne, one są niepotwierdzone matematycznie. No dobrze, więc w kwantowej teorii tak samo, jakby nie ma jednoznacznej odpowiedzi czy metody, jak budować teorię efektywną. To zależy od modelu, od jego symetrii, od jego własności, które widzimy na początku, też od tego, co chcemy, żeby opisywał. I to też zależy od wielkości makroskopowej, którą chcemy obliczyć, tak? Bo jak już powiedziałem, jednym z tych celów tworzenia teorii efektywnych jest skupienie się na jednej wielkości makroskopowej, a nie na badaniu wszystkich możliwych wielkości, jakie można sobie wyobrazić. Dobra, więc na końcu chciałbym, w ostatnich dwóch slajdach, chciałem powiedzieć o teorii efektywnej, którą ja się zajmuję, i też powiedzieć, na czym polega moja praca w tym kontekście. I ona dotyczy zjawiska, które się nazywa kondensacją bozego Einsteina. Więc rozważamy sobie gaz bozonów. Bozony to są takie cząstki, jak wszystkie nierelatywistyczne, wszystkie cząstki w świecie dzielą się na bozony i fermiony. I one mają różne własności i bozony mają tę własność, że mogą stworzyć taki stan materii, który nazywa się kondensacją bozego Einsteina, który postaram się tutaj na tym jednym slajdzie nie wyjaśnić, ale rzucić jak trochę światło na to, co to jest. Otóż bozony to są takie cząsteczki, więc załóżmy, że jesteśmy w pokoju czy tam w laboratorium i nasz układ jest w stosunkowo wysokiej temperaturze. Stosunkowo wysoka to jest tam powyżej kilku nanokelwinów. I wtedy nasze cząstki w tym układzie eksperymentalnym, one mają najróżniejsze możliwe energie, tak? One też się jakoś tam, nasze już kwantowe cząstki, one się poruszają. Jedne mają większe energie, inne mniejsze. Ale kiedy będziemy obniżać tę temperaturę, to bozony mają tę własność, że one wszystkie będą schodziły do takiego stanu kwantowego, który ma tę samą energię, tak? I to jest jakby tutaj na tej grafice przedstawione, czyli to jest T powyżej TC, czyli powyżej critical temperature, czyli powyżej temperatury krytycznej. Mamy różne energie, które są obsadzane w naszym setupie doświadczalnym. Natomiast kiedy obniżymy tę temperaturę, to okazuje się, że te wszystkie cząstki chcą się jakby zamrozić, być coraz wolniejsze i one wszystkie mają tę samą energię. I powód, dla którego to jest możliwe, to jest właśnie to, że one są bozonami. Otóż fermiony nie mogłyby tego robić, bo dwa fermiony nie mogą obsadzać tego samego stanu kwantowego i to się nazywa zakaz Pauliego. I w szczególności stan kwantowy jest charakteryzowany przez energię, więc jeżeli dwa fermiony miałyby taką samą energię, to w uproszczeniu dużym nie mogłyby w tym samym stanie być. Okay? Ale bozonów nie obowiązuje zakaz Pauliego i one wszystkie mogą być w tym samym stanie. Okay? Więc teraz załóżmy, że te cząstki ze sobą nie oddziałują. Okay? Zróbmy takie założenie i wtedy moglibyśmy napisać
pomyśleć sobie, okej, no to w dostatecznie niskich temperaturach nasz układ powinien być opisany przez taką funkcję falową i tutaj jesteśmy już, jest funkcja falowa od pierwszej aż do n tej cząstki. Jak i powiedziałem, przepraszam, to jest misprint, tutaj powinno być x1. Jak już powiedziałem, wszystkie cząstki są w tym samym stanie kwantowym, więc powiedzmy, że każda z tych cząstek jest w stanie u. U to jest jakaś funkcja, okay? To generalnie są jakieś funkcje, to jest o wartościach zespolonych a priori. I przez to, że właśnie są bozony, no to możliwa jest sytuacja, że one wszystkie są w takim samym stanie, a stan jest opisywany przez tę funkcję u właśnie. Okay? Więc to jest coś, co jest dopuszczalne i w szczególności okazuje się, że kiedy cząstki nie oddziałują ze sobą, to istotnie w ogóle taka funkcja falowa jest rozwiązaniem tego równania Schrödingera, na przykład tego, dla jakiejś energii, która to energia jest dla każdej cząstki taka sama. I możemy to u w ogóle wyznaczyć tutaj w tym stanie dokładnie. Okay? I to jest to, co zrobił Einstein i Bose w 1924 roku. I oni w ten sposób zobaczyli właśnie, że jako, że to jest dobry stan, który spełnia to równanie, kiedy cząstki nie oddziałują, to rzeczywiście tam pojawiają się ciekawe własności tego układu i to się nazywa kondensatem Bose'ego-Einsteina. Problem polega na tym... Jest pytanie, a tak. Mówiłeś, żeby przerywać. Mógłby pan podać przykład takiego układu, który można w ten sposób opisać? Więc to są tak, to są... Kondensaty się chyba, tutaj ma być Piotrek Żuchowski za 3 tygodnie, więc on się na tym zna doświadczalnie. To są chyba atomy rubidu 87, które można spłapkować laserowo to i wprowadzić w ten sposób do bardzo niskich temperatur i one wtedy stają się skondensowane. Okay? Czyli to jest taki rzadki przypadek. Znaczy to jest przede wszystkim wymaga, za to był Nobel w 95 roku, bo dopiero jakby po 70 lat, dopiero wtedy ludzie nauczyli się chłodzić te atomy do takich niskich temperatur. Nie będę mówił o tym, jak to się robi, bo sam to wiem tylko tak bardzo heurystycznie, ale kluczowe jest to, że trzeba to do bardzo niskich temperatur sprowadzić ten układ doświadczalny. Okay? Ale od tego czasu ludzie jakby potrafią też to dla znacznie bardziej, też dla innych układów też kondensat stworzyć, tak? Kluczowe jest to, żeby molekuły efektywnie zachowywały się, atomy się zachowywały efektywnie jak bozony. Też nie chcę wchodzić w to, kiedy coś jest... Wiadomo, czy cząstka elementarna jest bozonem czy fermionem, kiedy mamy atom, to już, jakby trzeba powiedzieć, kiedy atom zachowuje się jak bozon czy fermion. Okay? Ale generalnie... Da się to zrobić. Okay? Dobra. Ale właśnie chodzi o to, że to w ogóle Einstein i Bose robili te swoje rachunki dla wyidealizowanego modelu, kiedy cząstki między sobą nie oddziałują, czyli ten Hamiltonian, ten operator, który przypisuje konfiguracji energię, nie zawierał w sobie członów, które mówią, że jakby, że te cząstki między sobą oddziałują. Okay? Czyli one były wszystkie niezależne i wtedy też właśnie to jest istotne, że wtedy ta funkcja falowa jest dokładnie rozwiązaniem tego, co było wcześniej. No i to jest ten szczególny przypadek, kiedy coś możemy rozwiązać ściśle na papierze, ale to jest nieoddziałujący przypadek, więc on się staje w pewnym sensie trywialny, chociaż ma nietrywialne własności. To jest dlaczego ludzie byli tym bardzo zafascynowani i to jest jakby cały obszar nauki wyrósł z tego. To się nazywa fizyka zimnych atomów, związana jest de facto z tym. No właśnie, ale jeżeli cząstki ze sobą oddziałują, no to wtedy nie jest prawdą, że działanie, że to równanie, nie da, to równanie, to drugie, to równanie, to drugie, ono nie jest spełnione, kiedy cząstki ze sobą oddziałują, okej? Okay? Dla tego konkretnego stanu. No dobra, ale to dobra, co to ma wspólnego z teorią efektywną? Otóż ludzie sobie pomyśleli, okej, okay, no bo oczywiście wszystkie cząstki w przyrodzie ze sobą oddziałują, ale może to oddziaływania są na przykład słabe, albo może to jest tak, że może nawet dla oddziałujących cząstek ten stan będzie w jakimś sensie dobrym przybliżeniem, tak? W jakim sensie to jest pytanie i teraz przechodzimy do teorii efektywnej. Może ten stan będzie dobrze opisywał energię,
Tak? Może nie będzie prawdą, że to jest dokładnie funkcja falowa naszego układu, ale może będzie prawdą, że taki stan będzie dobrze opisywał energię. Tak? Czyli my zapominamy o tym, jaki jest dokładnie stan kwantowy naszego układu, ale mamy nadzieję, że on będzie dobrze opisywał energię. Tak? I możemy powiedzieć, OK, i to się możemy w taki ansatz, takie założenie wstawić do naszego równania i możemy powiedzieć, że, a przepraszam, tutaj powinienem powiedzieć, że energia, tak, energia w naszym, w takim stanie, no ona jak po jakichś tam rachunkach, to jest wielokropek, będzie zależeć tylko od tego U, tak, bo nasz stan zależy tylko od tego, jakie U tutaj wybierzemy, tak. Czy to jest rachunek, który trzeba wykonać, już się nie będę go wykonywał, ale dostajemy coś, co zależy tylko od U, a proszę zobaczyć, że U to jest już funkcja jednej zmiennej tylko, a nie N. Okazuje się, że tam ta symetria bozonowa odgrywa dużą rolę i bardzo dużo rzeczy się tutaj upraszcza i dostajemy w efekcie coś, co się nazywa funkcjonałem energii. Po prostu możemy w zależności od tego, jakie U wstawimy, to nam wypluwa jakąś energię. Okay? No i teraz hipoteza jest taka, jakby zgodnie z tym myśleniem, że może ten stan dobrze opisuje energię. Może najmniejsza możliwa energia naszego pełnego układu, czyli liczymy energię, tak, tutaj to jest wartość oczekiwana stanu kwantowego dla operatora energii, czyli energia stanu kwantowego i teraz chcemy ją zminimalizować. To może minimalizowanie po wszystkich tych stanach będzie tym samym, po wszystkich stanach kwantowych, tych skomplikowanych, wielociałowych i tak dalej. Chciałbym tutaj zauważyć, że przestrzeń funkcji jest nieskończenie wymiarowa, więc tutaj nawet 2 do n jest, to jest nieskończenie, to znaczy nie ma nawet 2 do n, tak? Tutaj przestrzeń funkcji, jakbyśmy chcieli, baza jest nieskończenie wymiarowa dla tych zamiarów, więc to jest jeszcze gorzej niż w tym przykładzie, który się mówili wcześniej. Ale może jest tak, że ta energia, to minimalizowanie energii, to wystarczy de facto zminimalizować ten funkcjonał, który nam tutaj wyszedł z tego rachunku przy tym ansatzu i później zminimalizować tylko po jednej funkcji trzech zmiennych. Tak? W ogóle pozbywamy się n, n to jest liczba cząstek, w ogóle pozbywamy się tej procedurze, a priori pozbywamy się. No i hipoteza jest taka, że rzeczywiście, a może wystarcza, żeby policzyć minimum tej energii, czyli najmniejszą możliwą energię naszego stanu kwantowego, to policzyć tą najmniejszą możliwą dla tej efektywnej teorii, która jest zadana przez ten, to się nazywa funkcjonał, który zależy od jednej funkcji, jednej zmiennej. Okay? No i teraz minimalizowanie tego wyrażenia i to już jest minimalizowanie, to jest znany problem z rachunku wariacyjnego, prowadzi do czegoś, co się nazywa równanie Grossa-Pitajewskiego i to jest teoria efektywna, która ma opisywać bozony w bardzo niskich temperaturach. W tym przypadku skupiamy się na tym, na energii tych bozonów w bardzo niskich temperaturach. No dobra, więc to jest hipoteza, tak? To, że będziemy mieć informację o energii, to też jest rodzaj, też jest hipoteza, tak? To znaczy, ta energia tutaj wzięła? Znaczy ta energia się wzięła stąd, że my a priori, tak, znaczy liczymy energię w bardzo konkretnym stanie, tak? Ale jakby założenie jest takie, nadzieja jest taka, że wystarczy w tych stanach policzyć tę energię. Właśnie o to, jakby to jest ta, tak się konstruuje tę teorię efektywną. I to jest właśnie to, co chciałem powiedzieć. Teraz tak, jak weryfikujemy, czy ta hipoteza jest poprawna? Więc fizycy teoretyczni weryfikują w ten sposób, że to równanie wrzucają na komputer i porównają z wynikami eksperymentów, tak? No a matematycy chcą to udowodnić. I to się tym się zajmuję ja, tak? Chcemy to udowodnić, to jest dobrze sformułowane zagadnienie matematyczne. Jeszcze tylko powiem, to jest znowu jakiś mistrz, że co zyskaliśmy? No zyskaliśmy to, że nasza teoria efektywna to jest równanie na jedną zmienną, bo mamy funkcję u od x, x jest teraz tylko zmienną tam w R3 powiedzmy. No i to można efektywnie liczyć na komputerze i tak dalej. To, co straciliśmy, to jest to, że tracimy informacje o wielu własnościach tego układu, mamy tylko informację o energii, a ponadto okazuje się, że to równanie jest nieliniowe. Ale o tym nie będę mówił, tylko wspomnę, że to jest jakby charakterystyczne, równanie Schrödingera to wyjściowe, to podstawowe jest równaniem liniowym, natomiast teorie efektywne zazwyczaj są nieliniowe i one są
trudniejsze matematycznie w pewnym sensie, no ale w innym są o wiele prostsze, tak? Znaczy są jakieś, znaczy nie ma darmowego lunchu, jak to mawiają niektórzy. Okej. No właśnie, tutaj na koniec chciałem powiedzieć, że właśnie rola fizyków, teoretyków jest sformułowanie takiej teorii efektywnej, czyli powiedzmy wpaść na ten pomysł, że tylko chcemy opisywać energię albo chcemy opisywać tylko jakąś konkretną wielkość i dla niej mamy taki pomysł, że to powinno zadziałać, tak? No i później sprawdzenie tej poprawności, tej przez porównanie z doświadczeniami. Natomiast fizycy matematyczni no chcą udowodnić tą poprawność tego przybliżenia, tak? Chcą udowodnić tę hipotezę, która jest hipotezą no, dobrze sformułowaną matematycznie. No ale też jest inna rola fizyków matematycznych, bo ktoś mógłby powiedzieć, po co tak naprawdę udowadniać coś, co fizycy policzyli i sprawdzili z eksperymentem, że jest poprawne, tak? Skoro oni zgadza się z eksperymentem, to po co to sprawdzać? Otóż jest też coś takiego, jak zazwyczaj na komputerze można to też tylko rozwiązać w bardzo szczególnym przypadku. Na przykład zakłada się, że oddziaływanie między cząstkami, które w tej efektywnym równaniu tym Grossa-Pitańskiego się pojawia, ono zależy od oddziaływania międzycząsteczkowego w wyjściowym Hamiltonianie. No i fizycy przyjmują tam bardzo szczególne oddziaływanie, które jest niefizyczne notabene, bo jest oddziaływaniem punktowym. Więc matematycy chcą pokazać, że tak naprawdę ta teoria jest w pewnym sensie uniwersalna, że ona nie zależy na przykład od szczegółów oddziaływania między molekułami na przykład. Także czy tam będzie bardziej się przyciągała tutaj, czy trochę mniej, tam trochę mocniej, tutaj słabiej, że to nie jest istotne, że cała ta teoria ma coś na kształt uniwersalności. No i właśnie to jest też, dlatego to jest, taka jest też rola fizyków matematycznych. No dobra, to podsumowanie, jest takie do zapamiętania rzeczy, więc problemy kwantowe są bardzo złożone rachunkowo. I by sobie z nimi poradzić, tworzymy teorie efektywne, które zmniejszają liczbę stopni swobody, ale teorie efektywne rezygnują z opisu mikroskopowego na rzecz opisu makroskopowego, więc tracimy dostęp do wszystkich szczegółów układu, ale potrafimy wziąć to, co nas interesuje. Dziękuję za uwagę. Dziękujemy, Marcinie. Cóż, otwieramy dyskusję i może, żeby też Państwa zachęcić do wzięcia udziału do dyskusji, to ja pozwolę sobie zacząć jak fizyk matematyczny z fizykiem matematycznym, bo chciałem nawiązać do tego, o co Pani spytała, o to nadprzewodnictwo, bo mi przyszło jedno do głowy, jeden dobry przykład i może mnie poprawi, jeśli zacznę gadać głupoty. Jest zjawisko nadprzewodnictwa, które jest znane od 100 lat chyba mniej więcej i o ile dobrze pamiętam, to jeden z mechanizmów próbujących wyjaśnić to zjawisko też jest rodzajem kondensatu Bose'ego-Einsteina. Chodzi o to, że co prawda elektrony, czyli nośniki prądu, są fermionami, ale przy pewnych określonych warunkach, tu znowu niska temperatura jest bardzo przydatna, te elektrony w pewnym sensie łączą się w pary, to są tak zwane pary Coopera, a dwa fermiony dają już bozon. I znowu, jeśli temperatura jest wystarczająco niska, to te pary Coopera, dwóch elektronów, stanowiące efektywnie bozon, kondensują. No i zaczynają się te wszystkie cyrki. I wtedy nadciekłość bozonów powoduje nadprzewodnictwo układów fermionowych. Tak jest. Czy to jest kolejny przykład? Że tak, ale teraz ciekawostka. O ile matematycznie potrafimy bardzo dużo powiedzieć o zjawisku nadciekłości, czyli o analizie stricte bozonów, nie potrafimy, wychodząc od praw pierwszych, czyli od równania Schrödingera dla wielu ciał, pokazać tego parowania się fermionów. Więc jest taka teoria efektywna, za którą był Nobel, czy ja wiem, z którego roku jest teoria, bo cytuję papier, ale nie wiem, z którym roku był Nobel. W 1957 roku jest teoria, nazywa się teoria BCS, Bardina Coopera Schiffera i ona opisuje ten mechanizm de facto, ale to już jest teoria efektywna. I to jest teoria efektywna, która, bo to jest teoria fizyków, więc oni zaproponowali jakąś teorię, która będzie opisywać zjawisko nadprzewodnictwa w niskich temperaturach. Ona jest dobra, ale nie potrafimy jej udowodnić. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, że okazuje się też, że teoria BCS dla nadprzewodnictwa jest dobra w bardzo niskich temperaturach, ale z biegiem czasu ludzie się zorientowali, że jest dużo nadprzewodników wysokotemperaturowych. I tutaj wysokotemperaturowe oznacza minus 100 stopni Celsjusza, czy minus 150, nie wiem, jaki jest teraz najwyższa. I oczywiście tamta teoria kompletnie zawodzi.
bo ona jakby, bo teoria BCS jest związana z kondensacją, a kondensacja jest tylko w bardzo niskich temperaturach. Chyba są troszkę wyższe temperatury, bo ja pamiętam, że na studiach mieliśmy taką kolejkę magnetyczną i tam już wystarczył ciekły azot, a to oznacza, że chyba tam minus 90 już wystarczy. Ale chyba nawet są teraz jeszcze wyżej, ale to nie powinienem się rozgadywać. Słucham, może ktoś z Państwa ma jakieś pytanie do naszego prelegenta? Bo jeśli nie, to jeszcze parę mam, ale... Chwilowo nie ma, to w takim razie jeszcze, może w takim razie są jakieś pytania od naszych widzów na YouTubie. Żeby ośmielić Państwa na sali, zadam jedno pytanie z internetu od użytkownika o niku kakaz.pl, który pyta, czy teoria efektów związana z minimum energetycznym nie powinna brać uwagę także efektów topologicznych? Cokolwiek przez to rozumie. Zadaję przy okazji, nawija się, myślę, że pomocnicze pytanie. Czy układy niskotemperaturowe mogą mieć niebadalne więzy? Również cokolwiek przez to rozumie, ale myślę, że pan rozumie. Znaczy, więc powiem tak. To jest bardzo trudne pytanie, na które odpowiedzieć tutaj nie potrafię. Konkretnie dla bozonów oczywiście nie musimy brać pod uwagę topologii, bo wiemy z fizyki, że ona w trzech wymiarach przynajmniej nie odgrywa roli. Natomiast gdybyśmy chcieli analizować, w ogóle wszystko, o czym ja tutaj mówiłem, jest związane z temperaturą 0 stopni de facto. Modelujemy nasz problem, badamy energię stanu podstawowego, ona jest, więc to sprowadza się do badania, matematycznie do badania problemu w zerowej temperaturze. Kiedy rozważamy problem w dodatniej temperaturze, rzeczy są o wiele trudniejsze. Znaczy jest matematycznie o wiele mniej wyników dla dodatnich temperatur. Od fizyków wiemy, że w wyższych temperaturach, nawet kiedy badamy bozony, szczególnie znaczy w dwóch wymiarach, pojawiają się efekty topologiczne, ale oczywiście jesteśmy, matematycznie jesteśmy zbyt daleko od tego, żeby te efekty topologiczne uchwycić, startując z praw zrównania Schrödingera stricte. Więc tak bym odpowiedział na to pytanie. A drugie, więzy, znaczy to, znaczy chyba nie rozumiem pytania do końca. Chyba nie rozumiem pytania. Może jeszcze zostanie doprecyzowany przez użytkownika, który je zadał. Więc znaczy, tam są więzy takie, że na przykład rozważamy problem w jakimś ograniczonym obszarze i tak dalej, ale takich więzów stricte klasycznych to nie ma, w sensie, że nie patrzymy na żadne hiperpowierzchnie energii czy coś w tym stylu. Nie, po prostu chcemy mieć najniższą możliwą energię. Więc bo jak ktoś mówi o więzach, to mi się to kojarzy z więzami w formalizmie lagrangeowskim czy coś w tym stylu. Chyba, że właśnie, nie wiem, może ja zgaduję, może chodziło o takie więzy, jak wspomniałeś w pewnym momencie, że jedna strzałka jak jest w górę, to druga musi być no dobrze, w górę i to akurat uprościć. Dobrze, bo na przykład można zadać, dobrze, to akurat jest dobre pytanie, bo oczywiście można sobie wyobrazić modele, więc to akurat nie ma związku z bozonami teraz, o których mówiłem na końcu, ale można sobie wyobrazić taki kwantowy układ sieciowy i na przykład zakładamy sobie, że nie mamy, strzałki, tylko góra-dół, tylko że mamy wektor, który może być na sferze. To są modele sferyczne. Więc można takie więzy dla konkretnego spinu sobie nałożyć. I to jest dodatkowa komplikacja oczywiście wtedy. I wtedy są jakby inne efekty spodziewane. Tak, więc może to jest... Dobrze, czy może są jeszcze jakieś pytania? To ja dla rozluźnienia szybko zadam, bo mnie to szalenie ciekawi. Wspomniałeś o tym odpowiedniku eksperymentu z dwoma szczelinami dla elektronów. Czy wiesz może, jaki jest obecnie, nie wiem, rekord, jeśli chodzi o wielkość obiektów, dla których sprawdzono tego typu efekt? Nie wiem, ale sprawdzałem to 3 dni temu, tylko zapomniałem. Aha, bo to na stronie Wikipedii jest jakiś odnośnik, jak się czyta o tym eksperymencie, jest odnośnik do jakiegoś chemicznego doświadczenia z 2011 roku. Ale to są już takie solidne molekuły. Znaczy to są... Mnie się kojarzy chyba, że... Jakieś fullereny. Fullereny chyba. To są chyba C60. Dokładnie, więc to są solidne molekuły. To fullereny, a nawet nie wiem, czy większe nawet, więc... Tak. No to już prawie koty. No już prawie koty. Słucham, czy może są jakieś pytania? Bo ja jeszcze mam, ja mogę tak... mogę uderzyć no tak. W filozofię teraz, bo w pewnym momencie stwierdziłeś, z takim lekkim przekąsem dla tych z Państwa, którzy wyznają czy wierzą w interpretację kopenhaską mechaniki kwantowej.
Czy ty masz jakąś swoją ulubioną interpretację mechaniki kwantowej i dlaczego nie jest to Kopenhaska? Nie, ja nie mam. Natomiast spędziłem semestr w Monachium, gdzie miałem kolegów, którzy byli wyznawcami mechaniki bohmowskiej, na której ja się, trochę mi o niej wspominali. Natomiast ja w ogóle nie mam żadnego emocjonalnego podejścia do tych problemów, bo na to patrzę jako problemy matematyczne. Natomiast uważam, że każdy student fizyki powinien być świadomy tych problemów. Znaczy one powinny być podkreślane, że te problemy istnieją. Czegoś mi się wydaje, że się nie robi. Znaczy ja pamiętam, że na moim kursie mechaniki kwantowej, znaczy kolaps funkcji falowej jest ewidentnie problemem, że tak powiem, i za mało się to podkreśla moim zdaniem. Natomiast ja jeszcze nie dojrzałem do tego, żeby mieć na to wyrobione zdanie na ten temat. Tu są, proszę Państwa, mody, bo w moich kręgach za taką hipsterską interpretację to wiele światów było uważanych. Może teraz hipsterską interpretacją jest bohmowska, a może po prostu, tak jak zresztą wspomniałeś, ja się zgadzam, być może jest tak, że mechanika kwantowa nie potrzebuje żadnej interpretacji, bo to jest tylko, no, my potrzebujemy sobie opowiadać jakieś opowieści, co tam się dzieje naprawdę, ale cała akcja dramatu rozgrywa się jednak w tych strukturach matematycznych. No, ale właśnie to, że tam się coś, jednak jakiś dramat się dzieje, to jest, objawia się w tym, że za każdym razem, jak co 5 lat przeczytam jeszcze raz o tym eksperymencie znowu, to za każdym razem mam tak samo, po prostu mnie to uderza, więc jakby tutaj jest coś niesamowitego się rzeczywiście dzieje. Feynman mówił, że z tego eksperymentu całą mechanikę kwantową można już wyprowadzić. Dobrze, ale znowu się rozgadałem. Proszę bardzo. Dzień dobry. Chciałem się spytać o zastosowania teorii efektywnych, może w innych niż fizyka jeszcze możliwościach. Dla przykładu, jak są procesy obliczeniowe i one są bardzo złożone, to wiemy, że one się właśnie są NP zupełne, NP i tak dalej, i tak dalej. Ale jest, załóżmy, drzewo rozwiązywania pewnych procesów i wtedy te procesy mogą być obcinane, to drzewo. Tak tam w algorytmach w pewnym uproszczeniu to wygląda. I to też mi tak się zaczęło kojarzyć właśnie z tematami tutaj, znaczy, w tych okolicach, ale to... Więc jeżeli ja mogę skomentować to, bo nie wiem, czy jest jakieś konkretne pytanie. Nie, to jest chodzi mi o zastosowania poza fizyczne. Absolutnie, jest niesamowite teraz, znaczy fizyczne, wszystko jest fizyką, więc... jest niesamowity, wiecie Państwo, najmodniejsze słowa teraz to jest machine learning i te sprawy, więc związek między nauczaniem maszynowym a pomysłami z fizyki statystycznej, teorii efektywnych jest bardzo głęboki i on dopiero jest teraz powoli, ludzie się tym zajmują, żeby naprawdę zrozumieć, bo rzeczywiście ta kwantowa, ten problem rachunku kwantowego, o którym mówiłem, że on jest tak skomplikowany, wymusił na ludziach, że stworzyli bardzo dużo algorytmów różnych, lepszych, gorszych, no do obliczenia czegokolwiek, tak? I one tam były, niektóre były niezwykle rozmyślne i okazuje się, że niektóre z tych algorytmów mają bardzo dużo elementów z tego, co się właśnie teraz nazywa nauczaniem maszynowym. Na przykład są, to się chyba nazywa Tensor Matrix Models, czyli to są, wybiera się właśnie w tej przestrzeni 2DN, w tej przestrzeni Hilberta się wybiera bardzo szczególne stany, które się opisuje jakoś tensorami i ich się używa i okazuje się, że to ma zastosowanie teraz nawet w takich sytuacjach. Tak? Więc to jest jakby... W ogóle koncepcja teorii efektywnej no, przeniknęła z fizyki statystycznej do chyba wszystkich nauk teraz, nawet społecznych mi się wydaje. Tak? Że jest słynne stwierdzenie Filipa Andersona, noblisty, znowu nie pomnę z którego roku, ale który powiedział more is different, czyli więcej jest inaczej. I właśnie gdy pojawia się dużo oddziałujących cząstek, to de facto ten opis efektywny staje się praktyczniejszy, lepszy i ta idea jakby poszła w najróżniejsze kierunki wszystkich nauk naprawdę. Tak, to taka jakby emergencja następuje, tak. Prawda, można powiedzieć. Inna nazwa emergencji. Czy może jeszcze są jakieś pytania? Czy jeszcze jakieś emergowało? Jest pytanie. Dzień dobry, wieczór. Chciałem zapytać, czy
przy symulacjach zachowania cząstek, na przykład przy spalaniu w silnikach spalinowych, żeby uzyskać jak najbardziej efektywne spalanie, korzysta się z teorii efektywnych czy z teorii, znaczy, których nazw nie znam. Dam sobie rękę, głowę uciąć, chociaż tego nie wiem, że z efektywnych, tak? Znaczy nie, no korzysta się z równań, jest ich i tak prawdopodobnie, znaczy jak chce się... prawdopodobnie to jest generalnie jakaś teoria kinetyczna, jakieś odnogi równań hydrodynamicznych i tak dalej. Znaczy jeśli chce się opisać już te gazy spalone, co się z nimi dzieje, to tak to sobie wyobrażam. Natomiast no na pewno nikt tego nie robi, zaczynając od... natomiast to jest bardzo inżynieryjny problem, o którym jakby nie mam zielonego pojęcia, więc też nie wiem, czy mogę dobrze odpowiedzieć na to pytanie. Czyli jakiś popularyzator nauki wprowadził swoich czytelników w błąd, ale nie wiem, nie pamiętam za Chiny jaki. Ale, bo w ogóle chciałem powiedzieć, że jest coś, co się nazywa metodami ab initio i to jest bardzo popularne, jeśli przyjdzie do Państwa człowiek, który mówi o własnościach, nie wiem, przewodników i tak dalej. Więc to, co ci ludzie nazywają metodami ab initio, czyli od podstaw, to są już teorie efektywne, okej? I tutaj jest jakby, jest duży... teorią podstawową jest równanie Schrödingera, natomiast oni, kiedy używają swoich metod ab initio, to de facto używają teorii funkcjonału gęstości, która już jest teorią efektywną. Okay, więc, ale ja już tego nawet, znaczy kiedyś jeszcze mój promotor lubił w czasie seminariów tych osób zawsze powiedzieć, że to nie jest metoda ab initio, znaczy, że to jest głupia nazwa, sugerował, ale już machnęliśmy ręką. Znaczy, nie, metody ab initio nie są metodami od zera. Czyli od początku, to są już teorie efektywne. I to jest generalnie cała klasa teorii, to się nazywa teoriami funkcjonału gęstości. Natomiast one mają fantastyczne własności i są też związane z równaniem Schrödingera. Tam jest jakby dużo ciekawych zależności, ale sam model już jest modelem efektywnym. Dziękuję. I zresztą za metody funkcjonału gęstości też był Nobel jakiegoś człowieka na K, ale nie pamiętam. Kon. O właśnie. Tam jest pytanie chyba od internautów. Tak, czyli mamy jeszcze pytanie od naszych widzów, przepraszam, na kanale YouTube. Powoli przybywają nowe pytania, zadaje je bardzo aktywny użytkownik, więc myślę, że zasługuje na to, żeby znów zadać jego pytanie. Pyta on, czy istnieją układy niepoddające się z powodów fundamentalnych, tutaj jako taki powód wymieniam przykładowy, powód samopodobieństwo, nie podają się one procesowi budowania teorii efektywnych, czy teorii efektywnej. No to ja jako matematyk to w ogóle unikam takich nie znam twierdzenia, które by tak powiedziało, więc nie wiem. Więc ja mam do tego podejście bardzo, że tak powiem, matematyczne i nie znam takiego twierdzenia, które by mówiło, że nie ma takich. Ale oczywiście też pojęcie teorii efektywnej jest, no nie ma definicji teorii efektywnej, więc jakby to nawet na tym poziomie można zacząć dyskutować, bo czym jest teoria efektywna. Model standardowy jest teorią efektywną już, tak? No, więc to jest jakby wszystko jest, dopiero kiedy sformułujemy wyjściowy model, to względem niego możemy mówić o teorii efektywnej. I teraz czy jest jakieś takie twierdzenie i jakby ono miało w ogóle być sformułowane, to nie mam pojęcia. To może jeszcze jedna uwaga, pytanie z internetu. Co prawda jakieś odpowiedzi tutaj na czacie się już też zaczęły pojawiać, ale może je pan zweryfikuje. Użytkowniczka, jak zgaduję, o niku Ircia Lilith, pyta, czy dobrze zrozumiała, że atomy się mogą zachowywać jako bozony lub jako fermiony, no tak. I dlaczego tak się dzieje? Tak, znaczy, bo krótko mówiąc, to zależy od tego, ile jest protonów, neutronów i elektronów w danym atomie. Generalnie jak się sumuje zachowanie tych cząstek elementarnych, które każda z nich już jest albo bozonem, albo fermionem, no to wiemy, że elektron na pewno jest fermionem. No i jak tam się sumuje zachowanie efektywne, tak jak powiedział Tomek wcześniej, dwa fermiony dają bozon, więc jak się policzy wszystkie cząstki w atomie odpowiednio, to wtedy możemy oczekiwać, że się zachowuje jak bozon albo fermion, w zależności od tego, ile ma elektronów, neutronów i protonów.
Jeszcze jeden, proszę. Chciałbym zapytać, co pan sądzi o eksperymencie Johna Wheelera, bo tutaj rozmawialiśmy właśnie o dualizmie korpuskularno-falowym, no i właśnie o tym ustawianiu tego detektora za tą szczeliną lub przed tą szczeliną. Nic nie sądzę. Nie, ja w sensie naprawdę... uznaje pan wyniki tego eksperymentu, czy znaczy, takie? Bo ja odniosłem takie wrażenie, nie jestem w tej kwestii specjalistą, w ogóle powiem szczerze, że ja nawet nie wiedziałem, że one są, znaczy nie wiedziałem, że jest wokół tego jakaś kontrowersja zupełnie szczerze. Ja się nie zajmuję jakby podstawami mechaniki kwantowej i w tym sensie nie byłem tego świadomy, więc nie mam żadnej opinii. Tak, a może pan przybliży, bo nie wiem, jest to jakieś... Bo odniosłem po prostu takie wrażenie, że jak pan mówił tam o tym dualizmie korpuskularno-falowym, że są te eksperymenty, gdzie się ustawia ten detektor i jakoś tam te cząstki się zachowują, ale że tak... Znaczy ten jest eksperyment, który mówi, że jak się postawi detektor, i który stwierdzi, przez którą szczelinę przeleciał elektron, to cząstki przestają się zachowywać jak fale i znowu się zachowują jak klasyczne cząstki. Natomiast ja też nie wiem, może to jest taka legenda, ale rozumiem, że pojawia się we wszystkich artykułach popularno-naukowych na ten temat, że kiedy zostawić elektron, ten detektor, ale wyłączyć go z prądu, to cząstki wiedzą, że on jest wyłączony z prądu i znowu zachowują się w sposób falowy. No to jest pełna tajemnica tego eksperymentu i nie mam na ten temat opinii. Nie wiem. Podobno, wierzę, że nie został, że tak powiem, zafałszowany. Rozumiem. Czy może jeszcze jakieś pytanie? O, widzę tutaj z przodu pani. Mam ogólne pytanie co do fizyki matematycznej i czy na przykład widzi pan jakieś rozbieżności między, powiedzmy, opiniami albo modelami związanymi z fizyką matematyczną, a fizyką taką bardziej eksperymentalną? Znaczy nie, bo tutaj nie, no ja nie mam tego problemu, bo tymi problemami zajmują się za mnie fizycy teoretyczni. Więc oni budują modele, które mają konfrontować wyniki eksperymentów i ja potem próbuję ich modele skonfrontować z podstawowymi równaniami, z których one, jak wszyscy sądzą, powinny wynikać. W przypadku problemów kwantowych powinny wynikać z równania Schrödingera. No ale oczywiście, tak jak wspomniałem, też w mechanice klasycznej są takie zagadnienia, na przykład no, jak wyprowadzić równanie Boltzmanna z równań Newtona. Tak? Ale nie, więc jakby to na szczęście między fizykami matematycznymi a fizykami doświadczalnymi są jeszcze fizycy teoretyczni, aczkolwiek coraz częściej przez to, że fizycy matematyczni, szczególnie w tej mojej działce, zajmują się rzeczami, które są bardzo stare, często fizycy teoretyczni już nie są zainteresowani tym tematem, już od niego jakiś czas temu odeszli i właściwie jedynymi osobami, z którymi można porozmawiać, czasami zdarza się, są jeszcze doświadczalnicy, ale takich interakcji jest coraz mniej, niestety. Czy może jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. W takim razie myślę, że będziemy powoli kończyć. Dziękujemy panu doktorowi Napiórkowskiemu. Dziękuję państwu. Dziękuję również tym z państwa, którzy nas oglądali na YouTubie. Dwa ogłoszenia. Następne wykłady z nauk ścisłych w ramach nauki na żywo, poświęcone matematyce, fizyce, etc. będą dopiero za 3 tygodnie, 25 w poniedziałek wyjątkowo. Odbędzie się zaległy wykład doktora Michała Eksztajna o Big Data, a 28 w czwartek o zwykłej porze, zawsze o 18, będziemy gościć doktora Piotra Żuchowskiego z Torunia. Tak, z Torunia mówiłeś. To wszystko na dziś. Dziękujemy bardzo.